próbować zmienić osobę uzależnioną, która nie ma siły, a nawet nie chce się zmieniać. Sądzę, że tam proces takiego, powiedzmy, klinicza cywilizacyjnego w Europie Zachodniej trwa już tak długo, końca lat 60., początek 70., jest to no, ponad prawie 50 lat. I jest to pewna naiwność moim zdaniem myśleć, że Polska może zmienić cokolwiek w tym. Zresztą widzimy, co się dzieje. Tam no, kościoły są po prostu w Europie Zachodniej wyprzedawane, są niepotrzebne. Polskie kościoły w tej chwili przejmują niektóre wyposażenie z tamtych kościołów. Myślę, że nie ma, że chyba lepiej zrobić takie założenie, że trzeba się obronić tutaj w ramach Europy Środkowej i Wschodniej, obronić to, co tutaj mamy, a nie myśleć o zmienianiu Europy Zachodniej, ponieważ myślę, że to się nie da zrobić. Tam te społeczeństwa same sobie wybrały ten los. Zresztą widzimy po wyniku wyborów, tam nawet te społeczeństwa nie są zdolne, żeby znaleźć i wyłonić siebie kogoś, kto by jakieś zmiany konstruktywne chciał przeprowadzić. Te kolejne rządy, no, czy Francja, Niemcy, czy inne kraje, no to widzimy, że to zmieniają się ludzie, raz są jedni, raz drudzy, ale no, robią to samo. Czy tam nie ma już prawicy w takim naszym znaczeniu. W naszej części Europy Wschodniej i Środkowej jest. I myślę, że powinniśmy raczej myśleć o obronieniu Europy Środkowej i Wschodniej niż o zmienianiu Europy Zachodniej, bo to jest utopia, moim zdaniem. Jeśli można, to bym poprosił o odniesienie się do tego, co powiedziałem. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwała Chrystusa Maria zawsze. Teraz i zawsze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No, ma pan dużo racji. Przede wszystkim ważne jest to, że w ogóle podstawą każdego skutecznego działania jest realistyczne rozeznanie rzeczywistości. Zmienić, a zmieniać to są dwie różne rzeczy. Jestem przekonany, że święty Jan Paweł II, kiedy mówił o tej europejskiej perspektywie Polski, to on nie miał złudzeń co do tego, że Polska może zmienić więcej niż klimat debaty publicznej, zmienić proporcje i tak dalej, ale już dzisiaj widać, że wie pan, że nawet zmiana stanowiska Polski odblokowuje głosy Europy Środkowej, bo nie może być inaczej. Jeżeli my jesteśmy największym spośród wszystkich krajów w środku Europy, nie tylko tych, które doświadczyły komunizmu, ale w ogóle wszystkich krajów w środku Europy, od Finlandii i Szwecji, po Grecję, Bułgarię i Cypr, Polska jest największym państwem, mającym więcej ludności niż trzy pozostałe państwa wyszehradzkie i jeszcze trzy państwa bałtyckie, wszystkie razem wzięte. Jeżeli Polska mówi, inni zaczynają reagować. Nie ma też żadnego sensu ukrywać, że te zmiany, które były wprowadzane w wielu krajach zachodniej Europy, no teraz na przykład ostatnio w Irlandii to referendum homoseksualne, są wprowadzane bardzo często przy kompletnym lekceważeniu praw opinii, chrześcijańskiej opinii publicznej. To trzeba mówić otwarcie i wyraźnie. Co jest najlepszym sposobem, właśnie pan, bardzo dobrze pan mówi o obronie Polski, ale co jest najlepszym sposobem obrony przed takimi naciskami, jak na przykład zaangażowanie ambasad Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii w popieranie Parady Równości w Polsce. Tak jak mówiłem w tej poprzedniej audycji, no dlaczego ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie nie ma zaprosić organizatorów Narodowego Marszu Życia w przeddzień marszu i powiedzieć, że Polska udziela im moralnego poparcia, że my w Polsce przynajmniej mamy no, pewien korpus praw potwierdzających prawo do życia
i tak dalej. Dlaczego jeżeli w Paryżu 500 000 ludzi czy więcej idzie na manifestów TUS, ambasador Rzeczypospolitej nie ma zaprosić organizatorów dzień wcześniej? Jeżeli zwrócą nam uwagę, że to niestosowne, to my przypomnijmy im, że niestosowne jest popieranie czy angażowanie się we wspieranie politycznego ruchu homoseksualnego w Polsce. W ogóle najwyższy czas, żebyśmy po pierwsze zrozumieli, że bronimy zasad uniwersalnych i że tylko wtedy będziemy skuteczni, bo w oparciu o uniwersalizm najłatwiej znajdziemy sojuszników. A po drugie, że mamy prawo, że bronimy ich prawa obywatelstwa na forum międzynarodowym, bo to nie jest tak, że ono ma należeć do przeciwników cywilizacji chrześcijańskiej, do przeciwników praw rodziny, do przeciwników suwerenności państw. To my reprezentujemy cywilizację europejską. Ja o tych dwóch wymiarach, o tym, że najskuteczniejszym sposobem zmian Unii jest najdalej idąca, najgłębsza współpraca państw Europy Środkowej, o tym mówiłem. I należy to budować, mówiłem też o podstawach, które przemawiają za tym, że właśnie tutaj należy szukać sojuszników. Oczywiście należy też, jak mówię, zwracać uwagę na to wszystko, co na to lekceważenie praw opinii chrześcijańskiej w innych krajach, bo to też jest najlepszy sposób obrony przed tym, kiedy nam zarzuca się, kiedy nam chcą stawiać zarzuty ci, którzy tam to łamanie prawa, tam tolerują. Ja mam wrażenie, że jeszcze z poprzedniego telefonu umknęła mi jedna kwestia, teraz dopiero zauważam, kwestia obrony życia w kontekście polskim, karygodność czynu i karalność, która jest jego funkcją. No oczywiście ja uważam, że wielkim problemem jest to, po pierwsze, jeżeli czyn jest karygodny, no to może być karalny, to jest oczywiste. Natomiast wielkim problemem u nas jest to, że nawet na poziomie tej ochrony życia, którą dziś mamy gwarantowaną, te przepisy karne nie są egzekwowane. Czas najwyższy, żeby tak naprawdę walczyć z przestępczością aborcyjną. I tego zdecydowanie oczekujemy od władz publicznych. Niech ci, którzy mówią, mamy doskonałe prawo, być może wystarczające, niech pokażą, że naprawdę używają tego prawa, kiedy trzeba człowieka bronić, a nie tylko wtedy, kiedy trzeba uciszać obrońców życia. Natomiast jeżeli chodzi o prawa tych, którzy nie są chronieni, powinni być chronieni. Każdy człowiek ma prawo się urodzić. Kwestionowanie tego faktu jest jednocześnie kwestionowaniem jego człowieczeństwa. Stąd prosta zasada prawicy Rzeczypospolitej. Będziemy bronić praw każdego dziecka, które już chronią przepisy prawa, przez domaganie się wykonywania tego prawa i każdego dziecka, którego jeszcze nie chronią przepisy prawa, przez zmienianie prawa tak, aby obejmowały ochronę każdego życia. Ale żeby to wszystko było skuteczne, musimy mieć naprawdę ludzi, muszą działać sumienia. Sędziów, prokuratorów, lekarzy, nauczycieli, szanujących prawo do życia. Wielkim defektem dzisiaj prawa do życia i tutaj mój wielki apel do tych kompromisowców, do tych, którzy mówią, mamy doskonały kompromis życia. Jeżeli mówicie to uczciwie, jeżeli naprawdę mówicie to uczciwie, jeżeli wierzycie to, domagajcie się, żeby to prawo, które jest dzisiaj, było szanowane jako prawo, żeby było wykonywane jako prawo. Tymczasem co my widzimy? Jakąś ogromną, jedną, wielką umowność. Ta tragedia, do jakiej doszło w szpitalu na Medalińskiego, która się nie zdarzyła w Barcelonie, tylko w Warszawie, ona pokazuje, że tak naprawdę może zabrakło jednej osoby, która by powiedziała, to jest czyste bezprawie. To jest czyste bezprawie. To jest zresztą łamanie dziś obowiązującego prawa, bo dziecko chore z zespołem Downa nie mieści się w żadnym z tak zwanych wyjątków, którymi można podważać jego prawo do urodzenia. Jeżeli przy tak ograniczonych przepisach prawa nam brakuje ludzi, którzy powiedzą, nie, to jest prawo, tego nie wolno, tutaj musimy interweniować i tak dalej, jeżeli tak mało jest takich ludzi, to wszystko pokazuje, jak wielka zmiana
jak wielka reforma moralna musi towarzyszyć koniecznym zmianom prawnym, które też musimy wprowadzać. Jak wielki wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności. Dobrze, że pan zadał osobiste pytanie, bo osobistą odpowiedzialność zawsze trzeba siebie, ale też czasami innych pytać. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziękuję. Teraz i zawsze. Ja normalnie dzwonię z Warszawy z takim dwoma sprawami, które myślę, że warto tutaj, żeby zabrzmiały. Jedna jest taka, że nie jesteśmy do końca bezbronni. Miałem przyjemność w obecności pana marszałka podczas Poznańskiego Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego mówić o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. To jest narzędzie, które zgodnie z traktatem lizbońskim przysługuje nam, mianowicie zwracamy się do instytucji Unii Europejskiej, domagając się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny i jednej kobiety, żeby mogło się odbyć wysłuchanie w Parlamencie Europejskim, żebyśmy mogli stanąć z tym wobec instytucji europejskich i tego się domagać. Do 10 grudnia potrzebujemy zebrać 1 000 000 podpisów obywateli całej Unii Europejskiej, ale poważną część tych podpisów musimy po prostu zebrać w Polsce. Bardzo zachęcam do zapoznania się do informacji na stronie mamatataidzieci.pl. To jest strona polska i jest też strona międzynarodowa. Po prostu można w internecie znaleźć, ale można też pobrać formularze i zbierać podpisy na papierze. I to jest takie narzędzie prawne, które w Polsce trochę jest znane poprzez inicjatywę dotyczącą obrony życia, inicjatywę Jeden z Nas, która kilka lat temu zakończyła się sukcesem i jednak zmieniła klimat dyskusji na temat obrony życia w Europie. Na Zachodzie wiele osób zdumiało się, że jednak są ludzie gotowi bronić życia. I druga rzecz, myślę, że pan marszałek też jeszcze może o tym powiedzieć. Natomiast druga rzecz, która jakoś uderzyła mnie w wypowiedzi jednego z poprzednich słuchaczy dzwoniących, to jest sprawa tego, czy możemy zmienić Unię Europejską. Myślę, że trochę nie doceniamy tego, że nasza siła nie jest w nas samych. Jeśli szukamy odniesień ewangelicznych, to nie potrzeba, niewiele potrzeba soli, żeby posolić całą potrawę. I niewiele potrzeba zakwasu, żeby całe ciasto nabrało odpowiedniej konsystencji. Więc pamiętajmy, że niezbyt wiele naszej siły daje również z mocą Bożą to, że cały świat się zmienia i zmienić się może również Unia Europejska. Nie jesteśmy bezbronni, nie warto, żebyśmy pozostawali bezczynni. Zachęcam, inicjatywa Mama, Tata i Dzieci to jedna z form, w których każdy ze słuchaczy może się zaangażować osobiście, podpisując, jak i również zbierając podpisy. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy panu. Ja też dziękuję za pana głos, za pana pracę i też serdecznie zachęcam do wspierania tej inicjatywy Mama, Tata i Dzieci, dlatego że to jest konkretny, pozytywny sposób utwierdzania praw rodziny, utwierdzania w świadomości prawnej naszego narodu, narodów Europy, budzenia opinii chrześcijańskiej, pokazywania im, my jesteśmy. Nie ignorujcie nas, nie zgadzamy się na przemilczanie tego prawa fundamentalnego i pokazywanie przede wszystkim, że rewolucja homoseksualna toczy się przy kompletnym ignorowaniu sprzeciwów ludzi, którzy chcą się jej przeciwstawiać we wszystkich krajach Europy, nie tylko w Polsce, ale nawet w krajach najbardziej zlaicyzowanych. Największy ruch, mówię o ruchu ulicznym, największe wystąpienia społeczne w obronie praw rodziny, Manifestów Tus, miały miejsce we Francji, czyli w kraju, gdzie po prostu sama natura ludzka się buntuje, kiedy już nawet nie przekonania, bo to kraj mocno zlaicyzowany, ale sama natura ludzka się buntuje przeciwko temu. To jest wszystko sposób obrony Polski. To wszystko trzeba robić z myślą o Polsce. Dlatego, że jeżeli będziemy budzić opinię chrześcijańską wszędzie, pokazywać, że ona jest, że domagamy się szacunku dla niej, im będzie ona silniejsza, tym bardziej będzie szanowana Polska i tym mniej Polska będzie atakowana. Tak naprawdę, kiedy bronimy praw rodziny, bronimy nie tylko Polski, bronimy ich wszędzie, ale jeżeli one obowiązują wszędzie, to nie można tylko Polski
z tego powodu krytykować i atakować. No, oczywiście musimy pokazywać tą kompletną pogardę już nie tylko dla ładu moralnego, ale nawet dla samej demokracji, bo jeżeli w tej chwili zaczynają się na forum europejskim ataki na to, że na społeczną inicjatywę ustawodawczą w Polsce stop aborcji czy inne inicjatywy w obronie życia, to już nawet nie jest atak na instytucje demokratyczne, to jest atak na to, że na obywatelską odpowiedzialność Polaków za sprawiedliwość, za ład moralny, za dobro wspólne w naszej ojczyźnie. To trzeba bardzo, bardzo jasno powiedzieć, bardzo, bardzo zdecydowanie się tę rzecz ustawić. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy. Słyszać trzaski w słuchawce. Czasami są nazywane gnostycznymi ewangeliami. To znaczy, że ludzie, którzy je napisali, twierdzili, że wiedzą coś wyjątkowego o Jezusie. Ale czy te teksty zawierają informację, że Jezus i Maria Magdalena byli małżeństwem? Jest tam jasne stwierdzenie, że Maria Magdalena była ulubienicą Jezusa i często całowała ją w usta. Podobno, pergaminy są zniszczone. W Ewangelii według Filipa uczniowie są zazdrośni, bo Jezus często całuje Marię Magdalenę. W tym miejscu jest dziura w tekście, w którą można wstawić słowo usta, stopa, policzek czy czoło. Nieważne, w co ją całował. Reszta uczniów była zazdrosna. Ta opowieść może sugerować, że Jezus kochał Marię Magdalenę w seksualny sposób. Ta sama Ewangelia według Filipa przedstawia Marię Magdalenę jako towarzyszkę Jezusa. Słowo koinios to po grecku towarzyszka lub partnerka. Są pewne aluzje, ale nie do końca przekonujące. Cztery Ewangelie Nowego Testamentu zostały napisane kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa. Nie wiadomo, kiedy powstały gnostyczne Ewangelie. Na pewno wiemy, że niektóre z nich krążyły w II wieku, a w IV Kościół oficjalnie je odrzucił. Niektórzy uczeni uważają, że należy je zignorować. Kościół to by chciał spalić to wszystko, a nie się opiekował Biblią. Fałszywy przyjaciel Biblii. Niektóre z tych wiadomości mogą być bardzo stare. Według Pagels mówią nam o tym, jak Maria Magdalena była postrzegana przez wczesnych chrześcijan. Zakładam, że Maria Magdalena i Jezusa łączyło coś wyjątkowego, ale nie miało to podtekstu jak list kurnikiem. Według Pagels to ocenowanie jest symboliczne. To dowód, że Maria Magdalena została zapamiętana jako ważna uczestniczka ruchu w Ewangelii Marii Magdaleny. Najbliżsi wyznawcy Jezusa, m.in. Piotr, Andrzej i Maria, rozmawiają po ukrzyżowaniu. Piotr pyta Marię Magdalenę, czy Zbawiciel powiedział jej coś, czego nie zdradził pozostałym uczniom. Maria Magdalena odpowiada, że zdradzi mu, co przed nimi zataił. Zaczyna opowiadać o wizji, w której Pan do niej przemówił. Piotr protestuje. Stwierdza, że nie wie, jak inni, ale on w to nie wierzy. Wydaje mu się to dziwne. Piotr mówi, że Jezus na pewno nie kochał kobiety bardziej od nich. Wtedy Maria Magdalena płacze. Wolałabym, żeby tego nie robiła. I pyta Piotra, czy myśli, że to sobie wymyśliła. Ale uczeni, którzy uważają, że Ewangelie gnostyczne napisano co najmniej stulecie po Jezusie, twierdzą, iż nie zawierają wiarygodnych informacji. Na przykład w Ewangelii według Tomasza Jezus, który według Biblii postępowo traktował kobiety, nagle brzmi jak męski szowinista. Kobietom to się spodoba. Uczniowie prowadzą Marię Magdalenę do Jezusa i mówią, że mają problem. Maria Magdalena.
kalendy jako kobieta, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Jezus odpowiada, żeby się nie martwili, bo zmieni ją w mężczyznę i wtedy to będzie możliwe. Oczywiście Chrystus by tak nie powiedział. To fałszywy dokument. Nie idealizujmy tych apokryfów. Niektóre z nich opowiadają o dzieciństwie Jezusa. Jakim był dzieckiem? Brał małe grudki gliny i zmieniał je w ptaki lub kładł trupem kolegów, gdy przegrał w grę w klasy lub inną. Innymi słowy, używał swoich boskich mocy. Piszą o tym? W tym rzecz. W tym samym dziele jest mnóstwo bzdur na temat Jezusa Smarkacza. Jak wykorzystywanie boskich mocy do terroryzowania kolegów. Wszystkie Ewangelie są częścią większej całości. Nikt nie może powiedzieć, że wierzy w te czy tamto Ewangelię. To z natury przekaz słowny. Żadna nie jest kompletna czy dokładna. To ważne elementy układanki, która zaczyna nabierać coraz większego sensu. Układając je w całość, możemy lepiej zrozumieć, kim była Maria Magdalena. W powieści Kot Leonarda da Vinci Maria Magdalena jest dla Jezusa ważniejsza niż nam się wydaje. Autor twierdzi nawet, że była jego żoną. Według niego dowody na to są w Ewangeliach gnostycznych, odnalezionych w Egipcie w latach 40. XX wieku. Przeprowadziłem dokładne badania i zauważyłem, że wielu historyków uważało, że istnieją inne Ewangelie, inne opowieści o Chrystusie i jego związku z Marią Magdaleną. Pamiętajmy, że historia przedstawiona w Biblii jest fragmentaryczna. To zredagowana opowieść. Wielu historyków uważa, że Ewangelie gnostyczne to brakujący element. The Gnostic Gospels, a lot of historians feel, are the missing piece. Jak już mówiliśmy, odkryliśmy, że Brown ma rację co do pism ukrytych przez wczesny Kościół. Wybitni wykładowcy akademicy zgadzają się, że w pierwszych wiekach wiele grup nazywało siebie chrześcijańskimi, choć miały radykalnie różne poglądy. Wiemy, że w dawnych społecznościach krążyły dziesiątki pism, znacznie więcej Ewangelii niż cztery. Kościół zataił Ewangelie czy religijne pisma grup, które nie przystawały do tzw. ortodoksyjnych. Właśnie, że ten Kościół kręcił cały czas, że... No właśnie, no przecież można... To jest sprawa zasadnicza i Polacy potrzebują warto Kościoła w obronie tej wartości chrześcijańskiej. Wystarczy przyjrzeć się, co się działo w Irlandii. No przecież tak w Irlandii, to Kościół nie zajął stanowiska i społeczeństwo było poddane i pranie mózgu przez tych wszystkich ośrodki społeczne wspierane przez Sorosa. I to się stało, czyli to się stało. Po to mamy pasterzy, którzy powinni bardzo aktywnie działać i zachęcać, by tłumaczyć Kościoła, którzy mają zaufanie do Kościoła. Nasze społeczeństwo, nasi wierni mają zaufanie do Kościoła. I Kościół ma tę największą rolę do odegrania, żeby zainteresować we wszystkich parasjach, ogłosić, wytłumaczyć, zachęcić do podpisywania tej petycji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, mama, tata i dzieci. I wtedy, to rzeczywiście, jak się miliony ludzi w Polsce podpiszą, to jest to wyraźny znak dla społeczeństwa europejskiego, że Polska chce być Polską katolicką, nie laicką. Taka moja jest propozycja, dlatego że
tu nie chodzi tylko o formalne poparcie, bo popiera oficjalnie ten ruch Ordo Iuris, czyli Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i Rzecznik Praw Dziecka, prawda? To są ci oficjalni wspierający. Natomiast to bardzo mocno wspierać taką inicjatywę. I nie musi to robić formalnie, ale przez swoje instytucje, prawda? Czyli przez parafię. To jest taka moja sugestia. Dziękuję bardzo, tyle miałem do powiedzenia, żeby nie zajmować czasu. Aha, jeszcze tak, można to zacytować. Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Prawda? To jest to, co w tej właśnie o te dwie inicjatywy jest napisane. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże. Dziękujemy panu, szczęść Boże. No, w tej Irlandii to też pewnie mocne uderzenie, jeżeli chodzi o stronę medialną, tak, bo każde środowisko, czy ci, którzy mają być urabiani, są urabiani od każdej strony. I pytanie, czy świadomi jesteśmy tego, z jaką siłą ktoś w naszą stronę podąża. A tam zupełnie nie było poszanowania równości w debacie medialnej, dlatego że właśnie przypomnę jeszcze raz, jak senator Fidelma Hillion aż to opowiadała o tym w telewizji, Trwam była wręcz poniżana. Ona opowiadała, jak poniżano ludzi, którzy ośmielali się przeciwstawić tym postulatom, którzy bronili po prostu rodziny na forum medialnym. No, znamy wszyscy te mechanizmy tworzenia takiego klimatu wspaniałego ruchu, bezproblemowego. Uwolnimy się od ograniczeń moralnych, potem będzie fajnie, potem wszystkim będzie dobrze i tak dalej. Przyłącz się do tego. A dlaczego ty jesteś przeciw? I nagle konsternacja, zdziwienie, nagonka. To jest takie, i będzie tak fajnie, że wszyscy będą mogli skakać z wieżowca na głowę. Ale jakieś dziwowanie się, a jak ty w ogóle śmiesz być przeciw? Jakim prawem? I tak dalej. Wszyscy jesteśmy oburzeni. To była taka właściwie normalna praktyka, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko nie dzieje się dlatego, że to wszystko nie dzieje się dlatego, że to, co tysiące ludzi myślą po cichu albo rozważają, to głośno mówią tylko dziesiątki ludzi. To się dzieje również dlatego, że jak mówię, przy pomocy ogromnych pieniędzy tworzy się takie wielkie show, które nie jest takim spontanicznym ruchem społecznym, za jaki się chce uchodzić, a przy pomocy środków administracyjnych zupełnie ucisza się opinię chrześcijańską. No inna rzecz, że często my sami jesteśmy zbyt cisi, zbyt mało poczuwamy się do odpowiedzialności, zbyt mało myślimy nad argumentami, jakimi powinniśmy uzasadnić sprawy, których bronimy, nad podstawami naszych racji i tak dalej. No i wtedy ten efekt jest taki zdeformowany. Ale ten przypadek irlandzki należy pamiętać, dlatego że jeszcze 5 lat temu chyba nikt sobie nie wyobrażał, że w Irlandii może stać się coś takiego. To jest takie bardzo głośne memento, żebyśmy pamiętali. Pewnego dnia może i u nas nastąpić takie sprawdzam, kiedy się okaże, ilu ludzi naprawdę uważa życie, rodzinę, wychowanie za wartości podstawowe, za wartości najważniejsze i jest gotowych naprawdę ich bronić. Proszę bardzo, Radio Maria. Pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chodzi mi o Pan komunizm. Ma na imię. Tu się mówi o czerwonej zarazie, ale nie mówi się o brunatnej zarazie, którą czerwony komunizm właśnie zgniótł. I gdyby gdyby czerwona zaraza nie rozbiła brunatnej, to byśmy dzisiaj, może już nas by nie było, bo powychodzilibyśmy przez kominy krematorium. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. No, nie jest to ścisłe, co pan mówi, dlatego że nazizm był bardzo jednoznacznie potępiony. Przestępcy nazistowscy są ścigani po dziś dzień. Ta wielka Norymberga była tylko początkiem procesów norymberskich, procesu ścigania przestępców hitlerowskich. Usprawiedliwianie nazizmu jest powszechnie potępione. Przestępcy komunistyczni
nigdy się nie odbyła Norymberga komunizmu. Przestępcy komunistyczni zamiast być karani byli honorowani. Lenin jest przedmiotem kultu publicznego w środku Moskwy, podobnie zresztą jak Dzierżyński. Bolszewicka swastyka jest znakiem powszechnie używanym dla zabawy, dla demonstracji i tolerowanym przez sądy, i komunizm nigdy nie został definitywnie potępiony. To, że o tym mówimy, to tylko dlatego, że tego potępienia nie było. To potępienie nazizmu, o którym pan mówi, było bardzo jednoznaczne, bardzo stanowcze i jest skutecznie po dziś dzień egzekwowane. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Telefonuję Leszek z Wrocławia. Panie Marku, od razu bezpośrednie pytanie. Czy kładąc na szali te wszystkie ważne rzeczy, aspekty moralne i pana autorytet jako obrońcę życia, czy przewiduje pan i czy jest możliwe uruchomienie w Polsce procedury opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę? Tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. Dziękuję. Teraz i zawsze. W interesie Polski jest współpraca europejska i pokój na kontynencie, mnożenie podziałów i tak dalej. To nie jest rzecz dobra. Natomiast musimy być świadomi, że gdyby Unia nie akceptowała Polski, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co wtedy zrobić. Jasne stwierdzenie, że w momencie, gdyby przeciwko Polsce uruchomiono artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, czyli pozbawienie Polski prawa w udziału decyzjach, prawa udziału w decyzjach dotyczących Unii, podporządkowanie Polski decyzjom obcych państw, gdyby ten artykuł uruchomiono, to oczywiście, że Sejm powinien odpowiedzieć, że rozważy zwrócenie się do społeczeństwa z pytaniem, czy my chcemy być w takiej Unii. Ale to, o czym mówimy dzisiaj, to jest możliwość czysto teoretyczna, bo ja powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem w audycji telewizyjnej, to co, czyli tej późno popołudniowej, to co mówiłem teraz. Ryzyko, że 23 rządy państw Unii Europejskiej powie, że Polska jest krajem, który łamie wspólne zasady, które trzeba sobie podporządkować i tak dalej, jest bardzo teoretyczne. To ryzyko jest bardzo, bardzo teoretyczne. W innych sprawach dzisiaj o wiele skuteczniejsze jest mówienie wspólnie z innymi państwami, z państwami szczególnie Europy Środkowej, że chcemy innej współpracy, przede wszystkim, że myślimy inaczej i uświadamianie naszym partnerom z zachodniej Europy, że my myślimy zupełnie inaczej, że z faktu, że rządy naszych państw kilkanaście lat temu postawiono wobec takiej perspektywy, przyjmujecie tak zwany acquis communautaire, ten tak zwany wspólny dorobek Unii Europejskiej, albo w ogóle z wami nie, albo w ogóle z wami nie rozmawiamy. Z faktu, że rządy, które wtedy działały, podstawione przed takim wyborem, nie wynika, że nasze państwa nie uważają, że wartości dla nas najistotniejszych nie wpisano do traktatów jako wartości wspólnych, że my tym wartościom jesteśmy wierni, że oczekujemy, że będą szanowane i oczekujemy przynajmniej praktycznej współpracy opartej na szacunku dla własnych wartości. Po to, żeby to osiągnąć, powtórzę jeszcze raz, trzeba budować możliwie najgłębszą współpracę państw środkowej Europy. Na pytanie, w jaki sposób Polska powinna zachować się wobec tego kryzysu, który dzisiaj w Europie mamy, co z Europą po Brexicie, odpowiedź jest bardzo prosta. Polska przede wszystkim powinna budować silną opinię chrześcijańską w Europie oraz Polska powinna budować jak najgłębszą współpracę państw Europy Środkowej. To są te dwa kierunki, w których powinniśmy działać. Praktyczne działania, sformułowania, oświadczenia, komunikaty, propozycje, formy wzmocnionej współpracy powinny być praktycznymi realizacjami tych dwóch zasad. Myślę, że to powinniśmy
zacząć robić już od wczoraj, a przynajmniej od tych najbliższych wspólnych wystąpień. Byłoby rzeczą bardzo złą, gdybyśmy uważali, że Unia Europejska sobie musi znaleźć jakieś nowe, atrakcyjne obszary zainteresowań w rodzaju twórzmy armię europejską. To jest kompletne nieporozumienie. Czołowe państwa w Unii, takie jak Niemcy czy Francja, do obrony państw środkowej Europy czy bezpieczeństwa w naszej części świata nie są w stanie używać tych najbardziej elementarnych instrumentów, którymi dysponują. Na przykład do niepodejmowania współpracy z Rosją w dziedzinie energetycznej. A my oczekujemy od nich, że będziemy wspólnie, że one, jako państwa, które mają decydujący wpływ na decyzje unijne, że one będą dysponować armią europejską do naszej obrony, ta armia będzie tylko sposobem wysysania dalszych pieniędzy od państw Europy Środkowej i zastępowania naszej własnej inicjatywy w zakresie naszego bezpieczeństwa. Druga rzecz. My nie powinniśmy stawiać wyłącznie kwestii technicznych. Przede wszystkim powiedzmy, kim jesteśmy. Jeżeli nie negocjowaliśmy wspólnie z państwami zachodniej Europy 12 lat temu, teraz pokażmy to, co wspólne, jakie wartości dla nas są istotne i dlaczego szacunku oczekujemy. I to jest najlepsza metoda działania. Nie zasłaniajmy się też biernością innych państw. Jesteśmy największym państwem w Europie Środkowej. Do nas należy inicjatywa. Jeżeli będziemy ją wykorzystywać, będziemy skuteczni. Zobaczmy, jak Europa zmieniła się w ciągu ostatnich 2-3 lat, choćby poprzez tą wspólną reakcję państw Europy Środkowej na kryzys migracyjny. I może jeszcze jeden telefon, ostatni. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, jeszcze raz Marcin z Moronga. Szczęść Boże panu. Panie pośle, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział takie ważne słowa, że rząd zgodził się w czerwcu na podpisanie i jakichś praw LGBT, ja będę tak w skrócie powiedział, ale to ten rząd czy poprzedni? A jeżeli ten, to co to w ogóle za prawa? Czy to nie jest jakaś zdrada Chrystusa? Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. No niestety to są te konkluzje czerwcowe, 2 miesiące temu, podpisane przez polski rząd z innymi państwami Unii Europejskiej. No to tam jest zachęcanie, że środowiska, ja je nazywam w skrócie homoseksualne, dlatego że tak naprawdę to wymyślanie tych kolejnych literek to służy tylko, no nie wiem, teraz się pojawił jakiś jeszcze interseksualizm na przykład, służy tylko twierdzeniu, że nie istnieją żadne normy hamujące czy wyznaczające granice tego, co nieprzekraczalne w porządku naturalnym. Ale te konkluzje zawierają takie postulaty, że na przykład należy zachęcać środowiska homoseksualne do wysuwania skarg na dyskryminację, która ich spotyka. Należy im zagwarantować równość we wszystkich dziedzinach życia. Nie równość indywidualnym osobom, niezależnie od problemów, jakie w życiu mają, tylko równość tym środowiskom homoseksualnym. I tak dalej, i tak dalej. No to jest niestety bardzo, bardzo groźne, dlatego że podpisujemy się pod pewną ideologią, która nawet jeżeli będziemy się zasłaniać, że może być kontrolowana w zakresie, w jakim ją stosujemy, będzie nam przypominane, zgodziliście się na to. Musicie wobec tego stosować. Pamiętajmy, jak wykorzystywano podpis Polski pod traktatem lizbońskim, żeby naciskać po referendum irlandzkim na to, żeby Polska jak najszybciej go podpisała. To będzie wiążące politycznie dla Polski, chyba że powiemy zdecydowanie nie. Dlatego tak ważne jest to, że w tej chwili w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Sejmu Rzeczypospolitej jest projekt opinii sejmowej, która mówi wyraźnie, Polska negatywnie ocenia te konkluzje. To daje naszemu rządowi podstawę do tego, żeby na przyszłych posiedzeniach Rady Unii Europejskiej powiedzieć nie, no te konkluzje nie spotkały się z aprobatą w polskim parlamencie, w polskim społeczeństwie. My dalej nie możemy iść w tym kierunku. Pamiętajmy też o często podnoszonej zasadzie wahadła. Podpisywanie takich dokumentów to może być akt czysto formalny dla jednego rządu, ale kiedy w Polsce przyjdzie rząd liberalny, to będzie podstawa do działań, do mówienia, że my będziemy to wykonywać w najdalszym zakresie.
To jest zgoda podpisana w imieniu Polski. Takich rzeczy nie należało robić i co więcej, tutaj mówię, podpowiadamy rządowi, z tego trzeba jak najszybciej wyjść. My już widzimy w tej chwili, jak do polskich szkół zaczyna się wprowadzać podręczniki kwestionujące wychowanie oparte na wartościach życia rodzinnego, na przykład lekcja równości, instruktaż dla nauczycieli. Jak do szkół zaczynają wchodzić organizacje politycznego ruchu homoseksualnego, one się będą na to powoływać. Polskie władze, podpisując się pod takimi dokumentami, będzie się im przypominać, że przecież uznajecie te prawa. Nie możecie zaprzeczać, że one istnieją. Z tego trzeba jak najszybciej wyjść. Dobra zmiana zobowiązuje do tego, żeby z tego jak najszybciej wyjść, bo to nie jest zmiana, jeżeli będziemy podpisywać takie dokumenty, na których się to wszystko nie skończy. Nasi irlandzcy goście, którzy niedawno występowali w Radio Maryja i w Sejmie Rzeczypospolitej, no, przypomnieli nam, jak wygląda ta historia rewolucji przeciwko rodzinie. Najpierw mówiono, za związkami partnerskimi nie pójdą małżeństwa. Potem mówiono, za małżeństwami, tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi, nie pójdą adopcje dzieci. Potem mówiono, za adopcjami dzieci nie pójdą surrogacje, czyli no, wynajmowanie kobiet do tego, żeby myślę, że nie warto opisywać całej tej fizjologii, bo wszyscy możemy się jej domyślać. I dzisiaj doszliśmy do tego, że we Francji dyskusja między tak zwaną centroprawicą a lewicą toczy się na temat, że owszem, prawo do homorodzicielstwa jest bezsporne. Pytanie tylko, czy to może być rodzicielstwo wyłącznie adopcyjne, czy przez wynajmowanie kobiet, które w tym pomogą. No to jest kompletne zanegowanie prawa dziecka do tego, żeby urodzić się w rodzinie. To jest kompletne zanegowanie natury, jaką Bóg człowieka obdarzył. I teraz obowiązkiem każdego rządu Rzeczypospolitej, każdych władz jest przeciwstawianie się tej rewolucji homoseksualnej. Minister Kaczmarczyk powiedział, niektóre osoby myślały, że wygranie wyborów ostatnich będzie oznaczać, że przestaniemy widzieć, że istnieją problemy środowisk LGBTI, jak powiedział. Nie, ja powiem tak, że wielu z nas myślało, że wygranie ostatnich wyborów będzie oznaczać, że otworzymy oczy, będziemy widzieć tą rewolucję, jaka w Europie się toczy i będziemy się jej przeciwstawiać, powołując się na mandat, jakim jest kierowanie prawie 40-milionowym państwem, wykorzystując współpracę z innymi państwami Europy Środkowej, wykorzystując takie fakty społeczne i polityczne jednocześnie, jak choćby te trzy referenda, które ostatnio w Europie Środkowej z powodzeniem w obronie rodziny się odbywały, bo referendum słowackie też jest bardzo ważne. Na Słowacji w obronie rodziny głosowało więcej ludzi niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niż na wszystkie partie razem wzięte do Parlamentu Europejskiego. Tylu ludzi broniło praw rodziny. Na Słowenii, w Chorwacji to było jeszcze więcej. Więc wykorzystujmy to, że mamy aktywa, żeby bronić zasad chrześcijańskich na forum międzynarodowym, bo tylko wtedy na tym forum nie będzie atakowana Polska. Jeżeli uzyskamy równoprawność dla nich, zagwarantujemy bezpieczeństwo Polsce. Jeżeli będziemy udawać, że tej rewolucji nie ma, będziemy jej dalej ustępować tak, jak to się stało w czerwcu, oby po raz ostatni i oby, choćby wykorzystując do tego opinię, która na uchwalenie czeka w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, żeby z tego jak najszybciej i definitywnie wyjść i wrócić na drogę tych działań, których, jak sądzę, no prawie chyba wszyscy z nas w tej dzisiejszej dyskusji oczekiwali. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Coś się zmieni ten wtorek? W przyszłym tygodniu? No on tyle zmienił, że do tej pory tym dyżurnym workiem do bicia były Węgry, teraz się staje Polska. No myślę, że przede wszystkim wybór jest taki, czy my po prostu będziemy się tłumaczyć, czy powiemy zdecydowanie, że mamy do czynienia z działaniami bezprawnymi, które za takie uznajemy.
i że tak naprawdę podejmowanie, gdyby przyszło komuś do głowy, żeby na forum Rady Europejskiej podejmować działania przeciwko Polsce, będą to kolejne działania niszczące Europę, takie jak wcześniej ataki na Węgry, takie jak forsowanie Unii Walutowej wbrew wszystkim racjom ekonomicznym, które za tym przemawiają, takie jak kompletnie nieodpowiedzialna polityka imigracyjna. Jeden z naszych słuchaczy powiedział, że jesteśmy dużym narodem, ale takim, który jest zdolny wpływać na swoje otoczenie, a nie na całą Europę. Że całej Europie powinniśmy powiedzieć, że narody Europy Środkowej widzą sprawy dokładnie, że jeżeli nie chcą tej Europy niszczyć, jeżeli nie chcą dalszej destrukcji tych ram współpracy, które obecnie istnieją, powinni zostawić Polskę w spokoju i nie podejmować działań, które nie mają nic wspólnego ani z dobrem wspólnym naszych państw, ani tym bardziej z prawem, na podstawie których powinny działać te instytucje, które Unia Europejska do obsługi swoich bieżących interesów powołała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu. Temat rozmów: Polska wobec zmian w Europie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. A już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Kompleta. Zapraszam. Serdecznie, kto będzie się z nami modlił? Szczęść Boże, Krystyna z Bydgoszczy. Szczęść Boże, Pani Krystyno. Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Dziękujemy, Boże, za kolejny dzień naszego życia, za doświadczenie Twojej miłości, Twojego miłosierdzia. Dziś przeżywaliśmy kolejny raz wspólną modlitwę za ojczyznę, za tych, którzy zginęli. W kwietniu 2010 roku, to już tak wiele czasu. Czy ja modlę się za ojczyznę? Czy ja modlę się za polityków, o to, by moja ojczyzna była praworządna, sprawiedliwa? Czy też się do tego dokładam, czy się staram o to? Czy sam jestem sprawiedliwy? Czy zabiegam tam, gdzie mogę, o prawa drugiego człowieka, upominam się o nie? Czy upominam się o Twoje, Panie, prawo? Czy przestrzegam Twojego prawa? Robiąc sobie rachunek sumienia, myślę, jakie Ty, Panie, masz miejsce w moim życiu. Czy ja zgadzam się z Twoją wolą, czy jestem Tobie posłuszny? Czy myślę o tym, że chcę i pragnę być świętym? Moja modlitwa, moje spotkanie z Tobą, czy moje serce jest otwarte na Twoją miłość? Jak wygląda moja praca, moje obowiązki?
Wybacz, Panie, za każdą złą myśl, złe pragnienie, za to, czym mogłem dotknąć Twoje serce i serce mojego brata, siostry. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić serca skruszonych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dana się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie. I wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wylałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Spojrzysz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali
i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w poczerach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, życzę Ojcu wszystkim modlącym się dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Za chwilę informacje, ostatnie wiadomości, które przedstawił Justyna Kendra, a po północy zachęcam do spotkania z ojcem Dariuszem Drążkiem i z Chopinem. Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. Brak decyzji agencji Moody's o zmianie ratingu Polski świadczy o tym, że nasza sytuacja w ostatnich miesiącach nie uległa zmianie, podkreślają ekonomiści. Agencja poinformowała, że przegląd ratingu Polski nie został zaktualizowany. W maju utrzymano ocenę na poziomie A2, zmieniono jednak perspektywę ze stabilnej na negatywną. Przypomnijmy, w połowie stycznia bieżącego roku agencja S&P obcięła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+/A-. W Tomaszowie Mazowieckim prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszą w Polsce krytą halę lodową. Hala lodowa w Tomaszowie Mazowieckim to inwestycja za ponad 47 milionów złotych, z czego ponad 19 milionów złotych dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prace związane z budową toru mają zakończyć się wiosną 2017 roku. Znamy skład delegacji Komisji Weneckiej, która w poniedziałek przyjedzie do Warszawy. Część ze sprawozdawców była już w Polsce w lutym tego roku. W ramach prac nad opinią w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w stolicy pojawią się przedstawiciele komisji z Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Belgii. W programie wizyty są rozmowy w Sądzie Najwyższym, Parlamencie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Premiera. Wizyta sprawozdawców Komisji Weneckiej w Polsce potrwa 2 dni. Polska armia musi być nie tylko silniejsza i nowocześniejsza, ale także skuteczniejsza. Musi być zdolna współdziałać z naszymi sojusznikami, powiedział szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pod hasłem Zero Haraczy w Warszawie odbyła się manifestacja frankowiczów. Tym razem głównym celem protestujących było wyrażenie sprzeciwu wobec projektu ustawy frankowej przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta. Według protestujących propozycje te nie rozwiązują w rzeczywistości problemu lichwiarskich kredytów. Polski rząd, kupując w przyszłości licencję na produkcję sprzętu wojskowego, chce mieć nieograniczone prawo do jego modernizacji i odsprzedaży. Obecnie polskie zakłady nie mogą sprzedawać samodzielnie do innych państw, m.in. kołowego transportera opancerzonego Rosomak czy rakiet Spike. Kilka dni temu MON rozpoczął oficjalne negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu systemu obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu. Rząd chce, aby ponad połowa produkcji rakiet odbywała się w Polsce. Chodzi o tzw. offset. Pierwszymi świadkami, których będzie chciała przesłuchać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold, będą prokuratorzy, powiedziała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Poseł na antenie RMF FM zaznaczyła, że zanim dojdzie do przesłuchania pierwszych świadków, członkowie komisji muszą zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. Dzięki ustawie antyterrorystycznej spadła liczba fałszywych alarmów o podłożeniu materiałów wybuchowych, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z policyjnych statystyk wynika, że od 1 lipca bieżącego roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, do 31 sierpnia odnotowano 60 fałszywych alarmów. To o 28 mniej niż od 2 maja do 30 czerwca i o 48 mniej niż od 1 marca do 30 kwietnia. Pod Grunwaldem rozpoczęły się dziś międzynarodowe badania archeologiczne. Kilkudziesięciu naukowców przez ponad tydzień będzie szukać śladów krzyżackiego obozu. Ma to pomóc w ustaleniu, gdzie w 1410 roku toczyły się najcięższe walki.
ruszyła ogólnopolska akcja Caritas Polska Kromka Chleba. Celem kampanii jest zbiórka środków na dożywianie osób ubogich, a także informowanie społeczeństwa o sytuacji tych osób. Od dziś do 2 października na ulicach 7 polskich miast wolontariusze Caritas będą zbierać środki na wsparcie osób najuboższych. Ojciec Święty Franciszek podczas nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej zachęcił wiernych do przyjęcia łaski wyzwolenia i zbawienia, którą obdarza nas Bóg. Papież w katechezie mówił o miłosierdziu Boga dokonującym się w odkupieniu, czyli zbawieniu. Wskazał, że słowo odkupienie jest rzadko używane, tymczasem wskazuje ono na najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego Bóg mógł dokonać dla nas. Transmisję audiencji z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prawie 25% wyborców oddało już głos w przedterminowym głosowaniu w wyborach do niższej Izby Parlamentu Białorusi, Izby Reprezentantów.